Ewangelia według Jana, rozdział 9. Gdy odszedł, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Pytali go uczniowie jego: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że urodził się ślepy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale żeby na nim okazały się dzieła Boże. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Przyjdzie noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłem świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię i uczynił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. Powiedział mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się wykłada posłany. Podszedł więc i umył się, a gdy wrócił, widział. Sąsiedzi więc i którzy go wcześniej widzieli ślepy, mówili: czyż to nie jest ten, który siadał i żebrał? Jedni mówili, że to jest on, a inni, że jest podobny do niego. On natomiast mówił: to ja. Więc powiedzieli mu: jak zostały otworzone twoje oczy? A on odpowiedział: człowiek, którego nazywają Jezusem, uczynił błoto i pomazał moje oczy i powiedział mi: idź do sadzawki Syloam i się umyj. Gdy odszedłem i umyłem się, przejrzałem. Wtedy powiedzieli mu: gdzie on jest? Powiedział: nie wiem. Przyprowadzili więc tego, który wcześniej był ślepy, do faryzeuszy. Był dzień odpoczynku, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył jego oczy. Dlatego ponownie zapytali go faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on odpowiedział im: nałożył mi błoto na oczy, umyłem się i widzę. Mówili więc niektórzy z faryzeuszy: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie przestrzega dnia odpoczynku. Inni mówili: jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? Powstał rozłam między nimi. Powiedzieli ponownie ślepemu: co ty mówisz o nim w związku z tym, że otworzył twoje oczy? A on odpowiedział: jest prorokiem. Nie wierzyli Żydzi, że był on ślepy i stał się widzącym, aż zawołali rodziców tego, który stał się widzącym. Pytali ich: czy to jest wasz syn, o którym wy mówicie, że urodził się ślepy? Jak więc teraz widzi? Odpowiedzieli im rodzice jego: wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się ślepy. Jak teraz widzi, nie wiemy, ani też nie wiemy, kto otworzył jego oczy. Jest dorosły. Zapytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów, ponieważ już wtedy Żydzi postanowili, aby każdy, kto wyzna, że on jest Chrystusem, został wyłączony z synagogi. Dlatego powiedzieli jego rodzice: jest dorosły, zapytajcie go. Powtórnie więc zawołali człowieka, który był ślepy, i powiedzieli mu: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem. Wiem tylko jedno, że byłem ślepy, a teraz widzę. Powiedzieli mu ponownie: co ci uczynił, jak otworzył twoje oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchacie. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go zwymyślali: ty jesteś jego uczniem, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz ten, skąd jest, nie wiemy. Człowiek ów odpowiedział im: to jest rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a otworzył moje oczy.
Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, lecz kogoś, kto jest bogobojny i czyni Jego wolę, tego wysłuchuje. Nigdy nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepemu od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu: Ty cały urodziłeś się w grzechach i ty nas nauczasz. Wyrzucili go na zewnątrz. Jezus usłyszał, że go na zewnątrz wyrzucili, a gdy go znalazł, powiedział mu: Czy ty wierzysz Synowi Bożemu? Odpowiedział: Kto to jest, Panie, abym mu uwierzył? Jezus powiedział mu: Widziałeś go, a ten, który mówi z tobą, jest nim. Powiedział: Wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezus powiedział mu: Ja przyszedłem do tego świata na sąd, aby niewidzący widzieli, a widzący stali się ślepymi. Usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy byli z nim, i powiedzieli mu: Czy my też jesteśmy ślepi? Jezus powiedział im: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Ale teraz mówicie: Widzimy. Tak więc pozostajecie w grzechu.